Drewniane świątynie różnych wyznań. Zapraszamy do odwiedzenia 5 świątyń drewnianych, znajdujących się w promieniu około 100 km na wschód od Warszawy, na pogranicze historycznego Mazowsza i Podlasia. Podczas jednodniowej trasy mamy do pokonania 270 km. Wszystkie obiekty, jakie proponujemy do obejrzenia i zwiedzania podczas tej imprezy, znajdują się na pętli Siedleckiej, Mazowieckiego Szlaku Drewnianej Architektury Sakralnej, jaki powstał w ramach projektu Skarbiec Mazowiecki – Szlaki Obiektów Sakralnych w Warszawie i na Mazowszu. Pętlę Siedlecką możemy z powodzeniem nazwać również pętlą ekumeniczną, ponieważ obok kościołów rzymskokatolickich, w paprotni, przesmykach, rozbitym kamieniu, znalazły się na niej również dawne cerkwie unickie – w Grodzisku, Gródku, Rogowie, Sawicach Wsi, Seroczynie Sterdyńskim oraz dawny zbór ewangelicki, obecnie kaplica na cmentarzu ewangelickim w Węgrowie. Ponad połowę z tych obiektów odwiedzimy podczas naszej wyprawy.